W innym nie ma problemu, też zaraz przejdziemy. Co z keto? Ulfi jest dalej na keto. Ja zrezygnowałem z keto, ale dalej liczę kalorie i nie... Ulfik, możesz potwierdzić, że... Jest tak, że ja się na początku nie zgadzałem z tym, ale się okazało, że tak jest, że jeśli, na jeśli się schodzi z keto i się będzie trzymało odpowiednią kalorykę, to się można wpierdalać, co po się po prostu chce. Trzymamy makro tak, jak trzymaliśmy. Tak jest. Ja trzymam 2500 kalorii, no i coś tam sobie schodzimy, nie? Ale ogólnie uważam, że ciężka jest to dieta keto, kurwa. Ona jest nudna. Jest bardzo nudna, nie? Jeśli się nie ma cateringu, to jest nudna. No, a ja tu akurat do nas nie dowozi już nasz catering, który nam robił. No i jedzenie po prostu też tak, kurwa... Wszystko to się opiera na białku i tłuszczu, mało węgli. Ja się czułem trochę ospały czasami. Ogólnie, no zbiłem na tym trochę wagi. No, ty zbiłeś dychę, ja zbyłem około dychy. Ale... Kurczę, nawet nie wiem, czy nie więcej. No, ale ogólnie jak mam być szczery, to dobry. Polecam zjeść sobie też węglowodany, nie? Bo jest po prostu, to jest jakby na co dzień masz tego więcej, nie? No człowiek z natury się... Człowiek z natury się żywi węglowodanami. Tak, ja lubię ziemniaki, ja lubię kaszę, ryż tak pół na pół, ale też zjem i łatwiej jest mi robić po prostu zróżnicowane tą szamę, nie? No i poza tym nie mogę sobie testować na przykład jakichś tych produktów od twórców, tak jak na przykład Kizo, Jamersy. Kizersa, Jamersów, nie mogę nic, bo to wszystko jest kurwa węglowodan, a to dla kontentu trzeba sobie przetestować. Uwaga, specjaliści dietetycy na czacie. Poza tym Masy Ben musi być gruby. No tak, ale ja nie muszę.